Ponad 2 miliony 100 tysięcy uchodźców wojennych wjechało na teren naszej ojczyzny od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W pomoc Ukraińcom angażuje się rząd, samorządy, organizacje pomocowe i kościelne, a także osoby prywatne. Kościół w Polsce aktywnie pomaga uchodźcom wojennym. Nasi wschodni sąsiedzi znajdują schronienie w wielu parafiach i zgromadzeniach zakonnych. Z pomocą uchodźcom z Ukrainy śpieszy także Caritas Polska. Organizacja zebrała już 83 miliony złotych. Blisko 39 milionów złotych z tej kwoty pochodzi ze zbiórek prowadzonych w parafiach w środę popielcową i w poprzedzającą ją niedzielę, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz dr Marcin Iżycki. W pierwszej chwili organizacje Caritas PES i Caritas Ukraina otrzymały. Od Taritas Polska pół miliona złotych. Taritas Polska organizuje transporty humanitarne na Ukrainę. Od początku wojny wyspaliśmy już około pół tysiąca samochodów ciężarowych i busów. Wartość tej pomocy szacujemy na 35 milionów złotych. Wyspaliśmy żywność, środki higieniczne, opatrunkowe, ale także generatory prądu, środki czystości, koce, śpiwory, tarimaty czy latarki. W pomoc Ukraińcom włączają się wolontariusze. W 26 punktach przygranicznej pomocy Caritas i konsulty zakonów żeńskich działa 1200 wolontariuszy. Ponad 130 placówek Caritas wydaje uchodźcom blisko 47 tysięcy posiłków dziennie. Z tej formy skorzystało już prawie pół miliona osób. W pomoc uchodźcom włącza się także Pierwsza Dama. Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w Nowym Jorku prowadziła rozmowy dotyczące pomocy ukraińskim mamom i dzieciom, zwłaszcza tym, które są w najtrudniejszej sytuacji. To jest przyjęcie zarówno w Polsce, jak i zorganizowanie przez pierwszą damę miejsc, które pozwalają, żeby te ciężko chore bardzo dzieci z Ukrainy trafiały i mogły być leczone w, w Europie.